When the world is out of faith, and you can find no answer, there is one man who can answer, and it's a man who's called Batman. Jeśli chcielibyśmy, aby zabrzmiało to inteligentnie, to byśmy powiedzieli, jak rozeznawać wolę Bożą, a po prostu powiemy, czego Bóg tak naprawdę ode mnie chce. No i to jest dobre pytanie, ponieważ jeśli wiemy, że Bóg chce dla mnie najlepiej, to co ja mam zrobić tak naprawdę, żeby odkryć, co Bóg ode mnie chce? Prosta rzecz, a jednak jakże trudna. Niektórzy powiedzą, wystarczy, żebyś się modlił i wszystko ci przyjdzie na modlitwie. Czyli oczekują, że będzie objawienie prywatne, że ja zobaczę Jezusa i on mi powie, Piotrek, wiesz co, ja mam pewien pomysł na twoje życie, zrób tak, tak, tak i tak. Jeśli to zrobisz, będziesz spełniony w życiu, super. I potem po śmierci spotkamy się w życiu wiecznym, temat zamknięty. Tylko, że tak nie będzie to wyglądało. Dlaczego? Po pierwsze, Bóg szanuje twoją wolną wolę, moją również. I dlatego nie powie mi, jak mam każdy dzień przeżywać i nie... Przed położeniem się spać nie mogę mu zostawić kartki długopisu i powiedzieć, jak wstanę rano, fajnie jakby ta kartka była zapisana, żebym wiedział, co następnego dnia zrobić. Nie, to by było zbyt trudne i zbyt bardzo wpisujące nas w schematy. Trochę byśmy byli jak takie marionetki kierowane przez Pana Boga, sterowane i Pan Bóg nam mówi, idź tu, tu i tu. Nie, my mamy to odkrywać. Więc znowuż powracamy do tego pytania, jak mamy to odkryć? Gdzie rzeczywiście Pan Bóg mnie widzi? Co jest dla mnie dobre? Przede wszystkim, i to bardzo mocno podkreślano nam w seminarium, predyspozycje. Jeśli nie masz predyspozycji do tego, aby być księdzem, bo na przykład nie lubisz samotności, chciałeś być ciągle w ogromnych grupach ludzi, to jak możesz zostać księdzem, jak w to jest wpisane celibat, momenty, kiedy jesteś sam w pokoju? Do momentu, kiedy do tego nie dorośniesz, albo do momentu, kiedy w ogóle tego nie odkryjesz, a są tacy ludzie, którzy nigdy by się w tym nie widzieli, no to po co pchać się w kapłaństwo? Bez sensu. To nie jest dla ciebie powołanie. Ja kiedyś myślałem, i już potem zobaczyłem, jak bardzo się myliłem, że rzeczy najtrudniejsze na pewno są wolą Pana Boga. I idąc za tą myślą, stwierdziłem, że jak zostanę kartuzem i zamknę się w klauzurowym zakonie, to wtedy będzie to najbardziej miłe Panu Bogu, bo to wiecie, taki mega hardcore i pokażę wszystkim na osiedlu, że patrz, nie? Śliżewski się zamknął w klauzurowym zakonie i zrobił to dla Pana Boga, więc on na pewno stuprocentowo zrealizował wolę Pana Boga. Tak najlepiej, bo najtrudniej. No nic bardziej mylnego. Pan Bóg chce, abyś był szczęśliwy, więc daje tobie powołanie w ramach twoich możliwości, w ramach twoich pragnień, w ramach twojego serca i tego, kim jesteś. Więc tak naprawdę realizacja woli Bożej to jest poznanie samego siebie i uczciwe odpowiadanie na to. Nie pójście za jakimiś nieuporządkowanymi pragnieniami, tylko za tymi dobrymi pragnieniami. To jest pytanie, jak je rozeznać? Kolejny punkt, bardzo mogący w tym pomóc. Jeden z świętych tak powiedział, wola Boża to jest to, co odkrywasz w swoim sercu, czyli twoje pragnienia, oraz na zewnątrz możliwości tego realizacji. I wielokrotnie tego doświadczyłem, naprawdę, że gdzieś mi się pojawił jakiś pomysł, i zacząłem z nim chodzić. Trochę jakbyśmy mieli zacytować Pismo Święte, to byśmy powiedzieli o Maryi, która rozważała różne słowa, które zostały jej powiedziane. I tak samo ja. Miałem jakieś pragnienie i z nim trochę chodziłem, zastanawiałem się, aż w pewnym momencie okazuje się, że moja historia, te różne czynniki, które są wokół mnie, tak się układają, żeby ta rzecz wyszła. Albo nawet ktoś mi to proponuje, jakąś współpracę, albo mówi, weź może to dla mnie zrób, albo przełożony mówi, może w tę stronę pójdziemy. I okazuje się, ja już o tym myślałem, gdzieś było to w moim sercu schowane i od razu się jeszcze bardziej cieszę i w to wchodzę. Czyli wewnętrzne pragnienia i na zewnątrz możliwość tego realizacji. Czyli ciągle predyspozycje wpisane w dobry kontekst. Bo przecież objawienia prywatnego nie będzie. Nie będzie. I bardzo mnie denerwuje, kiedy ludzie mówią, wiesz, to trzeba przemodlić. Czyli co? Mam uklęknąć, tak? I odmówić cały różaniec i kiedy skończę ten różaniec, to wstanę i w mojej głowie powstanie jedna tylko i wyłącznie myśl, która będzie tak dominująca, że na pewno będę wiedział, że to jest ta od Pana Boga.
No nie, to tak nie działa. Oczywiście nie podważam tego, że są Boże natchnienia. Tylko pytanie, czym one się wyróżniają? Tym, że czujemy przy nich pokój. Ale dzisiaj w bardzo rozbieganym świecie, takim pełnym różnych propozycji i możliwości, ciężko jest znaleźć te pragnienia i te Boże, tak Bożo podkreślone rzeczy. Ale jest to możliwe. I właśnie na modlitwie to możemy zrobić. Nie przy tym trochę może przeze mnie wyśmianym prywatnym objawieniu, bo uważam, że ono jest zarezerwowane dla wybranej grupy ludzi, a nie dla wszystkich i nie traktuję tego jako ogólnej modły dla wszystkich chrześcijan, tylko podkreślam dla wybranych. Więc żeby nie było, że ksiądz Piotrek śmieje się z prywatnych objawień, to ukujmy taki termin, takie powiedzenie. Nie prywatne objawienia, tylko Boże natchnienia. Że Pan Bóg podkreśla na modlitwie pewne rzeczy, które wyróżnione pewnym pokojem serca, nazwijmy to bardziej po świecku, pewną błogością, takim poczuciem szczęścia, wyróżnia i zachęca, aby w tę stronę pójść. I coś takiego jest do zaakceptowania. Czyli Pan Bóg daje nam pewną drogę, po której idąc, będziemy mogli doprowadzić do takiego spełnienia. Powiedzieliśmy sobie o pragnieniach, które możemy odnaleźć w swoim sercu dzięki modlitwie i dzięki pewnym predyspozycjom, które są w nas, ale nie poruszyliśmy jeszcze bardzo ważnego tematu, który uważam, że powinien mocno wybrzmieć. Jest nim Pismo Święte. Słowo Boże jest kapitalnym materiałem do rozeznawania woli Bożej. Jak może się to odbywać? Niektórzy biorą Pismo Święte, otwierają w dowolnym miejscu i tam odnajdują fragment, który ma być dla nich odpowiedzią na różne myśli, które są aktualnie w ich sercu. Niektórzy mówią, magiczne podejście do Słowa Bożego, jak to można tak losowo otwierać, ale wiedzcie, że Słowo Boże jest tak wieloformatowe, że zawsze odnajdziemy jakieś natchnienie, jakieś pobudzenie, które Pan Bóg może dobrze wykorzystać, więc na takim poziomie taka metoda również jest jak najbardziej słuszna, ale zaproponowałbym coś jeszcze bardziej głębokiego i pięknego. I to jest systematyczne czytanie Ewangelii. I jeśli już będziemy obyci z Pismem Świętym, to te słowa będą w nas jakoś pracowały, jak ta wspomniana Maryja, która rozważała różne słowa, które były jej powiedziane i potem, po jakimś czasie, te słowa do niej powracały. To jest trochę jak z przeczytaną książką. Kiedy skończysz czytać książkę, to nie powiesz po kolei, jak to wszystko przebiegało. Chociaż może niektórzy mają taką pamięć. Ja przynajmniej nie mam, żebym potrafił po kolei wytłumaczyć, co tam się działo. Tylko w różnych momentach, w różnych sytuacjach te fragmenty, epizody książki mi się przypominają. I tak samo jest ze Słowem Bożym, że ono kiedyś do ciebie powróci i w momencie, kiedy będziesz go potrzebował, Pan Bóg, Duch Święty, ci wprowadzi do serca to słowo i wtedy ono ci natchnie nadzieją, jakąś taką motywacją, jakimś takim rozjaśnieniem drogi, po której idziesz. I w takim sensie Słowo Boże jest niesłychanie wielką pomocą w rozeznawaniu woli Bożej, w takim podpowiadaniu, co wybrać, jeśli mam różne sposoby. Kolejna rzecz, oprócz Słowa Bożego i tych pragnień, to jest kierownictwo duchowe, czyli zewnętrzny głos, który nie tyle daje nam gotowce, ile nakreśla różne drogi, które w Twojej sytuacji można wybrać. I Ty pośród tych precyzyjnie nakreślonych dróg możesz którąś wybrać. I dzięki temu to jest Twój osobisty wybór, decyzja, a obok tego czujesz już się jakoś pokierowany. Są dane Tobie propozycje, które Tobie ułatwiają. I czym więcej słyszymy o tym zewnętrznym głosie kogoś doświadczonego w swoim życiu duchowym, bo co to za kierownik duchowy, który własnego życia duchowego nie prowadzi, to on jest w stanie dać Tobie motywację, aby później być samemu autonomicznym w swojej wierze. Podsumowując, jak widzimy, jest bardzo wiele wątków, wiele pomocy i narzędzi do tego, aby rozeznawać wolę Bożą. Ciężko jest tutaj wypowiedzieć wszystkie, bo można by było mówić, ale niech to wideo będzie jednym z głosów w tym temacie. Zestawcie je z różnymi. Janusz, znajdziecie coś dla siebie, coś, co Wam odświeży spojrzenie na Pana Boga, który też nas szuka, bo nie tylko, że my
Go szukamy, ale On nas szuka na naszych drogach. Dlatego czasami nie tyle trzeba odszukiwać Jego woli, ile otworzyć swoje serce, aby On dał nam pewne znaki, które dostrzeżemy, usłyszymy i po prostu wykorzystamy. Kolejny odcinek już za niedługo, a żeby go nie ominąć, zachęcam do subskrypcji oraz do dzwoneczka. Taki, żeby trochę nam dryndał w tych momentach, kiedy pojawiają się nowe rzeczy. Szczęść Boże!